Witajcie w kolejnym vlogu. W Japonii trwa właśnie Golden Week, czyli taka no, japońska majówka, jakby to powiedzieć. I z tej okazji jedziemy sobie na dwa dni do prefektury Wakayama. Powiem wam, że nigdy nie byłam, a Motsumi mówi, że był raz w liceum w jakimś jednym miejscu, no także też wiele nie zwiedził. Także mam nadzieję, że będzie fajna wycieczka. W ogóle wyjechaliśmy wcześniej rano bez śniadania, bo spodziewaliśmy się dużych korków na drodze, a wam powiem, że nawet nie jest tak źle. Jedzie się dosyć gładko, póki co. No, ale wzięłam sobie muffiny wegańskie, które zrobiłam wczoraj rano do samochodu i mocniej właśnie poleciał do Starbucksa po jakieś americano, także sobie zaraz zjemy po drodze jakieś śniadanie, no i ruszamy dalej. Ej, arigato. My kids playing Dreamcast, had that throwback vibe like Team Flash. Only cost me 75 greenbacks to bring back a little bit. Dojechaliśmy właśnie do prefektury Wakayama i nasz pierwszy przystanek to park rozrywki Porto Europa, ale nie będziemy tu korzystać z żadnych karuzeli ani innych takich, tylko przyjechaliśmy sobie zrobić zdjęcia, bo jest to takie miasteczko na wzór Porto, chyba z Portugalii, tak myślę. Jest bardzo fajne, fotogeniczne, także porobimy sobie kilka zdjęć i to chyba na tyle z tego miejsca. Wieje dzisiaj niemiłosiernie, po prostu mam włosy w każdą stronę. Dobra, skończyliśmy tam sobie chodzić i robić zdjęcia. Masa ludzi w ogóle i dzieciaków jest, bo tam są tylko rozle całe. Jest godzina pierwsza, więc jedziemy w ogóle coś zjeść na obiad. Udało mi się znaleźć jakąś wegańską restaurację niedaleko, także no, także jedziemy coś zjeść. Dobra, myśmy zjedli obiad, wszystko było mega pyszne, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobre. Teraz jedziemy na zamek Wakayama chyba, bo jest dosyć niedaleko. Nie jest jakiś super ekstra zamek, nie wiadomo jaki. Ale jak już jest po drodze, stwierdziliśmy, że tam podjedziemy, zobaczymy co jak. Saving face, keep it in wads under the mattress. Like keeping plastic on the sofa, this besides the status. Maintain a loose grip on what the plain truth is. Dobra, musiałam spiąć te włosy, bo wiatr jest tragiczny, po prostu już mnie zaczyna denerwować. W ogóle chciałam powiedzieć jakąś ciekawostkę o tym zamku w Wakayamie. Tak, weszłam na Wikipedię, ale w sumie nic ciekawego nie wyczytałam, także no sorry, nic wam ciekawego nie powiem. W ogóle to drzewo się nazywa enoki, tak, taki rodzaj grzybów. Myślałam, że ten zamek będzie wyglądał w środku tak bardziej no, jak zamek, a tam jest po prostu zrobione muzeum, a na samej górze obserwatorium. Także no, takie sobie ciekawe było. Byliśmy przed chwilą w wegańskiej kawiarni, gdzie chcieliśmy zjeść kolację. Niestety pani powiedziała, że już zamykają kuchnię i nie możemy nic do jedzenia zamówić, także wypiliśmy tylko kawę. No i to by było na tyle. A na szczęście znalazłam jakąś indyjską restaurację, już w stronę hotelu, jak się jedzie, tak z godzinkę stąd. Także już tam mocno mi zadzwonił, spytał się, czy mają otwarte i czy mają na pewno coś wegańskiego. Także tam się zatrzymamy na kolację. Thank you.
dojechaliśmy w końcu do hotelu. Powiem wam, że ten hotel nie był jakiś mega tani, a standard to pozostawia wiele do życzenia. Tu jest kanapa z jakąś narzutą, co nie? I w ogóle zobaczcie te plamy. I ten sprzęt radiowy przy łóżku też w ogóle taki retro. Nie wiem, daje mi to vibe takiego love hotelu. No, na tej kanapie to sobie raczej nie posiedzimy. Ale słuchajcie, znalazłam jeden plus tego pokoju. Otóż są kapciuszki do dyspozycji, bo szczerze nie chciałabym tu na boso chodzić. W ogóle jak się tak zastanawia, to wydaje mi się, że nic ciekawego dzisiaj nie nagrałam. Wybaczcie. Nie wiem, czy to będzie lepiej, czy nie. Nie mam jakiegoś konkretnego planu działania w sumie, no tak mniej więcej. A na dzisiaj kończę nagrywać, bo już jest po 9:00. Takie dzieci krzyczą. Idziemy się teraz myć, spać, tak jak stare dziady o 9:00. No i w sumie tyle na dzisiaj. Dzięki, widzimy się jutro. Witajcie, mamy kolejny dzień, czyli ciąg dalsze wycieczki po Wakajamie. Zanim się wymeldujemy z hotelu, pójdziemy sobie jeszcze nad morze, bo jest dosłownie 5 minut właśnie od hotelu, także szkoda byłoby nie skorzystać. To jest nasz obskurny hotel, a morze jest w tamtą stronę. Hotel. Minds on. I see happy faces. And when I look around. Ta plaża nazywa się Shirahama, jakby ktoś był zainteresowany. Super nazwa dla baru. Dobra, wymeldowaliśmy się z hotelu, daję mu ogólnie 2 gwiazdki na 5. Jedna za kapciuszki, a drugie za dobrą lokalizację w sumie. Teraz podjechaliśmy sobie samochodem do takiego miejsca, które się nazywa Senjōjiki. Jest dużo, dużo takich kamieni. W ogóle to sobie super buty ubrałam na chodzenie po takich kamieniołomach. Jak się nie zabije, to będzie dobrze. Rany woskie, jak mnie wywiało nad tym morzem. Dobra, teraz jest czas na kawę, bo jeszcze nie piłam żadnej od rana, także trzeba się napić. W ogóle widać stąd tą plażę, na której byliśmy rano przy hotelu. Dzisiaj tematem przewodnim jest morze i plaża. Idziemy do kolejnego punktu, którym jest molo. Co się stało? Chodź! Koteczku! Umieraj. Co się dzieje? Co się stało? Kiciuś.
niestety. Pisyste. Kolejny kanadzioł. Dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o to molo. Teraz jedziemy sobie gdzieś na obiad. Ale prefektura Wakayama jest u nas mandarynek, gdzie są wypisane wszystkie odmiany, jakie są tu uprawiane. Dobiegła końca, wracamy już do domu. Dziękuję, jeśli komuś się chciało obejrzeć ten vlog do końca i do zobaczenia następnym razem.